Wow. A co tu się działo? Dźwignia. Tamte drzwi się otwarły. Czyli trzeba zasuwać znowu naokoło. Do choroby jasnej. What the f... Kim ty jesteś? No bez jaj. Odparłem 4 obrażenia od ognia. O. Teraz... Kim ty jesteś, do diaska? Podchodzimy. Najemny czarodziej. Znowu. Nieładnie najemny czarodziej. Masz. 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 I masz. Masz. I kill you. No, pięknie. To załatwiło sytuację. Teleportował się dziad. Tam byłem. To są drzwi. A, to jest wyjście w ogóle, sorry. Więc ja mam iść w tym kierunku. Ouu, a ci skąd? Ha, jeden mniej. Jaka szkoda. Dobra, podszedł już na bliski dystans. Blok. Oberwał. Tak, teraz można zrobić taki czar. Wszyscy osłabieni. Czukać. Nic nie szkodzi. Dobrze, dostaliśmy jakieś napoje od nich. Nie możemy wziąć mięska? Teraz. Gdzie to mnie doprowadzi teraz? Prawdopodobnie te drzwi się otwarły, właśnie. Możemy wejść z drugiej strony i uruchomić następną dźwignię. Nie mogę wziąć tej kuszy, szkoda. I mam następną dźwignię, która otwarła nam pewno te drzwi tutaj. Skąd? Stąd? Uii. Stary. Okej. Okay. Zablokowałeś? No, dostał. Idzie mak. Do choroby. Ała. I jeszcze się ktoś pali u mnie. Dobra, Rongo jest ogłuszony. To niedobrze. Co ja mogę tobie zrobić, najemny magu? Spróbujmy zrobić to. Udało się. Spróbujmy zrobić to. I tobą... Ciachamy po prostu. Rongo nie jest już ogłuszony. Co on zrobił? Oczyszczający blask. Czymkolwiek jest to zaklęcie, dzięki stary. Za to cię zabiję. Wow. Słyszę szczury. No, pójdźmy najpierw w tym kierunku. Tam jest jakiś napis. Przeczytajmy. Zapasy na wypadek nagłych potrzeb dostarczyć te skrzynie jak najszybciej do twierdzy. Okej, okay, które skrzynie? Te. Zabieramy wszystko, oczywiście. A co jest z tyłu? Nic. Otwórzmy i tą skrzynkę.
Plemienne rękawice, zabierz wszystko. Zaraz je sprawdzimy. I piracka kusza numer 2, zabierz wszystko. Poziom drugi. Więc wchodzimy na ten poziom drugi. Zobaczmy, jak tu wygląda impreza. Dobra, od razu na rozwidleniu, tak? Nic nie widać, co za rogiem. Barykady, światła. Okej, to się może przydać. A ci skąd do choroby? I jeszcze tu. Dobra. Tak, od razu się... Nie, dobra. Oj, kiepsko. Legea nieprzytomna, pysznie po prostu. Więc jednak muszę się napić. Ty. Enemy attacking from behind. Cowards. Okej, ty, regeneracja. Thank you for that. Dobra, jeden mniej. Elita. Choroba jasna, dobra. Ciągle mamy regenerację. Aj. Co to jest? Ogłuszony. No bez jaj. Ty. Okej. Nowy poziom. Orkiem. Mi się sądały, okej. Co tu się dzieje w ogóle? I elita. Zajmijmy się najpierw mniejszym. Dobra, ty od razu pij napój. Chyba, że. O choroby. Zróbmy to tak. Ciach. Regeneracja. A reszta łota. Ty, spróbuj ściągnąć na siebie gniew bogów. Ten jeszcze nie może. Tak. Auć. Regeneracja. Bloki. Dobra, zróbmy to w takim razie w ten sposób. Musiał zmarnować. Ona atakuje ją do diaska. Dobra, udało się. My skill is improving. Kurde, bardzo szybko tutaj się XP tymi ludkami. I znowu zmiany, więc szybciutko. Krasnolud. Oczywiście moc, duch, witalność i percepcja z umiejętności. Ciężki pancerz mu poszedł do poziomu już maksymalnego na ten poziom wyuczenia i walka kuszą o 1. Ork poszedł unik o 1, sztuka wojenna o 1 i walka łukiem o 1. Jeżeli chodzi o umiejętności, a to były umiejętności, sorry, chodzi o to, to do mocy mu nie dodawałem, bo wypił z beczki czerwony płyn, więc moc mu wzrosła. Dałem mu do percepcji, do przeznaczenia, do witalności i do ducha po 1. Jeżeli chodzi o elfkę, to poszło, wiadomo, moc, percepcja, witalność i duch. A umiejętności? Zdecydowałem się na niekontynuowanie kształcenia się w walce sztyletami, a w lekkim rozpocząłem miecze, dałem troszkę do mieczy, ponieważ mam dobre miecze i zdecydowanie chyba lepiej będzie ciachać mieczami niż sztylecikami,
Więc dałem 2 do walki mieczami i bodajże do średniego pancerza. Albo do uniku, już teraz nie pamiętam, ludzie, no nieważne. W tym czasie takie, tyle z zmian. Idę dobrze. Tu jest dźwignia. Nie słyszę, żeby się jakieś drzwi otwarły. O nie, mag. No to dobra, czekamy sobie na nich. Niech oni podejdą. Ty w sumie możesz od razu napić się miksturki. Reszta czeka. O, pyszny. Na jedny czarodziej, bojownik elita. Pozbądźmy się najpierw czarodzieja. Taki niemiły czar na nich obydwu. I ciachamy. Wow, tylko tyle? A, bo to ona była, o matko, dobra. Załatwiona. W sumie niepotrzebnie tego użyłem, ale nic. Dobra, załatwiony. Co tu się wydarzyło? Tych nie możemy otworzyć. Żadnej dźwigni również nie widzę. I tych też nie mogę otworzyć. No świetnie po prostu. Co mam zrobić tutaj? Pójść w drugą stronę w takim razie. Okej. Skoro nic nie mogę zrobić, no to nic nie mogę zrobić. Okej, coś, ktoś idzie. Dwóch bojowników. No to znowu. Chybienie. Trafienie. Tego się właśnie obawiałem, szczerze mówiąc. Zblokował. Dobrze. To już w zasadzie wykończymy tą sytuację chyba. Dokładnie. Ty. Zblokował. Bił, pysznie. Oberwał. Tak, dał mi ten nowy miecz. Czy nowy, nie nowy, ale po prostu dał mi miecz. Już wszystko. Nic więcej tutaj nie ma. Idźmy w tą stronę. Great! Enemies to kill! Ała. Really? Tak, regeneracja. I feel strong. Reszta. Oho, jeszcze w... O nie. O nie. Dobra.
Kasia na wszystkich. To będzie bardzo przydatne. Tak, ty się musisz napić. Ha, widzę, że ty też się musisz napić. To co, zostaje tylko... O! Okej. Może tak, z czarodziejem się zajmijmy. Nie jest tragicznie. Fantastyka. Po prostu. Regeneracja. I ty. Możesz go depchnąć? Możesz. Ty. Ciach. Ciach. Znowu próba dopchnięcia. Nie trafia. Znowu go ogłuszył. Dwa bloki. Daj, to dziad. Au. Dobra. Legeja. Nowy poziom. Jeżeli chodzi o wypoziomowanie Legei, to poszło w magię 1, w ducha 1, w witalność i w percepcję 1. Jeżeli chodzi o umiejętności, to poszło 1 do magii pierwotnej, do wiedzy tajemnej i do magii światła. I tak to na dzień dzisiejszy zostanie. Znowu drzwi, których nie mogę otworzyć. Jest już ich naprawdę spora ilość. Tarcza i brygantyna. O, to może być przydatne. Tak, znalazłem świetną tarczę, która podchodzi do krasnoluda znakomicie. Poprzednia miała wartość pancerza 2, a ta ma wartość pancerza 5 i w odróżnieniu od dużej tarczy nie musi podsiadać eksperta. Więc zdecydowanie jest to jakiś progres w moim wyposażeniu. Teraz co ja mam zrobić z tymi drzwiami? Zielnego nie mam. Dobrze, jeszcze tu wrócimy. Na razie kierujemy się... Nowy dzień staje. Kurde, długo już tu ważę. Jest dźwignia. Prawdopodobnie otworzyłem właśnie te drzwi. One były tu. No to zwiedzajmy. I od razu atak. Nic to. Uch ty, ich jest dużo. Naprawdę dużo. Tak, od razu zrzućmy... O, od razu nie rzucimy. Co to jest za czar, znaczy za trucia? Pijemy, nie ma bata. Cholera, dwie elity. Tak. Oho, będzie ciężko. Załatwmy najpierw tych pospolitych gości. Czyli to jest odporna na taką magię. To jest mnie ciekawi. Chyba nie. Dobra, no to co? Jeszcze raz czar.
lekko to im zadaje, ale jakoś dupy nie urywa, szczerze mówiąc. Okej. Blok. I chyba nie. Regeneracja. Nie ma bata. Zabijamy go. Dobra, udało się. I jeszcze ty. Zblokował. Dobra, wrócił mi krasnolud już. Ty sobie możesz spokojnie napić się napoju. A ty... Ich jest dwóch. Dużej magii. No, pysznie po prostu. Ile tych bloków on może wykonać? Okej, okay, to teraz tym się zajmujemy. Strasznie dużo chybień. O matko. O matko. Dobra, udało się. Uch. Znakomicie po prostu. Nie można wziąć toporka. Ale szkoda. Kurczę, strasznie duży ten zamek. Mamy maga. Ale co dalej? Zobaczymy w następnym odcinku już, kochani. Cześć, czołem.